Piotr Fiałkowski. Akademia Goryla Żyrardów, zawodnik trenera Piotra Drozdowskiego. Fighter, który wygrał rywalizację w swojej kategorii do 54 kg na Mistrzostwach Warszawy K1. No to była walka, tak jakby można powiedzieć, o tytuł, bo całych dwóch zawodników w tej wadze na zawodach, zresztą tutaj w tym miejscu w Legia Fight Club. Natomiast jego rywal Stanisław Urbanowicz, no to już jest doświadczony zawodnik na różnych zawodach, głównie PZKB, i cały czas czekamy tutaj na reprezentanta Pretorium Poznań. Widzę, że zakłada w tym momencie rękawice, kategoria 57 kg, a więc no niezbyt popularna w Polsce. Nie jest tam aż tak dużo zawodników, natomiast jeśli chodzi o Stanisława Urbanowicza, jest to brat Wojciecha, mistrza K1, mistrza Polski K1 do 60 kg. Jeśli chodzi o Stanisława, zawodnika trenera Rafała Gabrysiaka, to walczył w kategoriach juniorskich na Mistrzostwach Polski w low kicku, wicemistrz, natomiast na Mistrzostwach Polski w K1 także wicemistrzostwo. Urbanowicz to narożnik niebieski, cały czas teraz atakujący, prowadzący tę walkę, będący na środku pola walki, dobre ciosy lewą ręką, lewy, prawy, krótkie kombinacje. Teraz dołożył jeszcze do tego Urbanowicz latające kolano. Odpowiada Fiałkowski pojedynczymi kopnięciami, ale bardzo dobrze sprawdza dystans sobie Urbanowicz kopnięciami. Teraz świetna kontra lewym sierpem w odpowiedzi na atak rywala. No teraz bardzo dobra kombinacja. Najpierw obrotowy backfist, potem mid ze strony Urbanowicza, który jest stroną przeważającą w pierwszej rundzie przynajmniej. Cały czas tutaj nie ma wielkiej filozofii. Prawy, lewy, a więc najpierw słabsza, wysunięta ręka, potem ręka teoretycznie mocniejsza, ponieważ Urbanowicz jest mańkutem, walczy z odwrotnej pozycji niż Fiałkowski. Teraz kolejny świetny mit. Też bardzo dobrze pracuje kontrująca lewa ręka u Urbanowicza. Teraz parę ciosów tylko lewą ręką. Zagonił tam przez moment do narożnika Fiałkowskiego. I cały czas jest kontrola dystansu. Jeszcze kontra prawym sierpem na szarże Fiałkowskiego. No dobrze, bardzo czuje dystans zawodnik trenera Rafała Gabrysiaka. Zawodnik, który był także na zgrupowaniu kadry razem ze swoimi kolegami klubowymi Gabrielem Sikorą i Mateuszem Foltynem. Urbanowicz ma również na koncie brąz Mistrzostw Europy Juniorów Młodszych w K1 na Węgrzech w 2019 roku, a więc no tutaj ze zdecydowanej pozycji faworyta przystępuje zawodnik z Poznania i na razie oczekiwań, na razie nie zawodzi, oczekiwania spełnia. Bardzo dobra pierwsza runda, jak już mówiłem, świetne czucie dystansu, pracują nogi, pracują w razie czego ciosy sierpowe, kontrujące, gdy rywal próbuje przejść do ofensywy. Zobaczymy, jak będzie wyglądała runda numer 2. Teraz atak na tułów, coś nowego, nowy element, który włączył do tej akurat walki Stanisław Urbanowicz.
Teraz dla odmiany plecami do narożnika Urbanowicz. Fijałkowski próbuje go przytrzymać się w tym miejscu, ale jednak odpuszcza. Teraz od razu trafił tam chyba lewym sierpem, dołożył kolano. No cały czas mówię, pracuje noga, próbuje teraz zaatakować Fijałkowski kolanem, czego wcześniej specjalnie nie robił. Trochę oddechu dla Urbanowicza. Też zresztą dla Fijałkowskiego także. Teraz prawy, lewy. Także niskie kopnięcie. Bardzo dobrze okopuje wykroczną nogę przeciwnika, ale przede wszystkim robotę robi lewa ręka. Najczęściej lewy prosty, chociaż widzieliśmy również w pierwszej odsłonie sierpy z ręki lewej, ale także z prawej w odpowiedzi na ataki. Nie czuje się kompletnie zagrożony Urbanowicz, nawet gdy jest bliżej narożnika, gdy rywal próbuje nacisnąć, chociaż teraz Fijałkowski trafił prawą ręką, prawym prostym. Ale nie dopuszcza go do siebie dzięki frontkickom Urbanowicz. Stara się atakować kolanami Fijałkowski. Koniec rundy numer 2. Częściej zawodnik z Żyrardowa z pozycji atakującego w drugiej odsłonie, natomiast Urbanowicz jednak, wydaje mi się, kontroluje przebieg wydarzeń ringowych. Przed nami jeszcze ponad 10 walk A-klasowych i też będziemy często widzieć zawodników poznańskiego Pretorium, no bo przecież i Wiktoria Przybylska, i Gabriel Sikora, o którym wspominałem, Kadrowicz. Także dosyć duża walka, duża, silna reprezentacja Pretorium Poznań. Także Kamil Poniedziałek, no tutaj jeszcze wiele się będzie działo. Tymczasem Fijałkowski wie, zdaje sobie sprawę, że może przegrywać walkę na kartach sędziowskich, a więc musi zabrać się do roboty. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że Urbanowicz niespecjalnie daje sobie cokolwiek zrobić, nawet gdy jest plecami do narożnika. Tutaj widać doświadczenie, nie podpala się fighter z Poznania. Ale widzimy, będzie tutaj ostrzeżenie. Ściąganie głowy rywala na kolano więcej niż raz, a więc tak, oczywiście zasady K1, standard światowy. Teraz widzieli Państwo, Urbanowicz ściągnął raz i puścił głowę rywala. No tutaj też będzie oczywiście miał dużo do powiedzenia czynnik zmęczenia. Natomiast dwuminutowe rundy, więc można sobie pozwolić również na troszkę inne tempo. Fijałkowski, odnoszę wrażenie, często te, szczególnie ataki rękami, trochę chaotyczne, no, trochę lepiej radzi sobie kolanami. Chyba kolana to jest najlepsza technika ze strony zawodnika z żyrardowskiej gorili. Natomiast no, na wstecznym cały czas działa sobie Urbanowicz i dosyć spokojnie, wydaje się, nadaje ton pojedynkowi. Lewa ręka także dobrze pracuje. Dał się teraz co prawda zamknąć Urbanowicz w narożniku, ale nie ma to moim zdaniem większego znaczenia. Trafił teraz lewym sierpem. Jest wymiana. Również zaburza rytm low kickiem. Rytm ataku rywala niskim kopnięciem Stanisław Urbanowicz i to jest koniec pojedynku, dosyć szybkiego, efektownego. Zresztą niska kategoria, 57 kg, a więc no nie należy się temu absolutnie dziwić.
walce numer 17, jednogłośnie na punkty, wygrywa zawodnik z narożnika niemieckiego. A więc Stanisław Urbanowicz, zwycięzcą pojedynku na warszawskiej grandzie K1 do 57 kg. Jednogłośna decyzja na korzyść zawodnika Pretorium Poznań.